Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i będzie on niejako kontynuacją materiału, który już nagrywałem parę miesięcy temu odnośnie Canvy, odnośnie tego, co możemy w Canvie zrobić, odnośnie tego, jakie triki możemy tam stosować, aby przyspieszyć naszą pracę z tym programem. I mam nadzieję, że tutaj chyba bodajże 5 różnych trików Wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie to dla Was wiedza przydatna, którą wykorzystacie po prostu w praktyce. Ale zanim do tego przejdziemy, to pragnę Wam przypomnieć o tym, że mamy promocję na Black Friday i Creative Fabrica zaoferowała właśnie dostęp do miesięcznej subskrypcji za $1. Także jeżeli jesteście zainteresowani publikacją na KDP i pobieraniem grafik właśnie z takich stoków, to Creative Fabrica umożliwia to Wam przez pierwszy miesiąc za dosłownie $1. Następny miesiąc, jeżeli chcielibyście tą subskrypcję sobie kontynuować, to będzie to $19, nie 29, tak jak to jest w standardzie. Możecie sobie przez miesiąc wypróbować, ewentualnie później zrezygnować. Każdego z Was do tego zachęcam. Przypominam również, że jeszcze trwa drugi pułap cenowy kursu KDP Pro i KDP Pro Akademii. Jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, to zapraszam Was serdecznie. Link jest również pod tym filmem. Mamy za sobą już 2 webinary, okołogodzinne webinary z sesją Q&A, w których to właśnie odpowiadam na dręczące pytania moich kursantów. Także jeżeli chcecie skorzystać z takiej wiedzy, jeżeli chcecie skorzystać z problemów, z którymi zmagają się inni, to zapraszam Was serdecznie do dołączenia do kursu. A tymczasem jedziemy z tematem dzisiejszego filmu. I w pierwszej kolejności chciałbym Wam pokazać, jak głębiej szukać w Canvie różnego rodzaju elementów. Nazwałem to głębokie wyszukiwanie. Przejdźmy sobie do Canvy, żebym mógł Wam to zobrazować. Ok, jesteśmy teraz w Canvie, już ja jestem zalogowany. Wystarczy, że sobie weźmiemy jakikolwiek projekt, tutaj to nie ma znaczenia, chodzi o to, aby pokazać Wam, jak właśnie możemy szukać trochę głębiej, odnajdywać grafiki, które są gdzieś tam bardziej poukrywane pod danymi autorami tych grafik i tym podobne. Nie wiem, czy wiecie, ale możemy szukać sobie grafik wpisując po prostu interesujące nas na przykład kolory, czy interesujące nas pliki. Weźmy sobie na przykład bear, tak? Bear, czyli miś. Chcemy sobie znaleźć jakiegoś misia. Wobec tego klikamy sobie, wpisujemy bear, klikamy enter i mamy tutaj różnego rodzaju właśnie misie. Teraz na przykład uznamy, że będzie nas interesował tylko biały miś, więc klikamy bear plus white. I mamy tutaj, algorytmy pokazują nam te misie, które spełniają nasze oczekiwania, czyli są albo białe, albo gdzieś tam tło jest białe i tak dalej. Oczywiście tutaj nie wszystkie te wyniki będą nam pasowały, natomiast na pewno tutaj już łatwiej będzie nam odnaleźć interesującego nas białego misia, tak? I teraz na przykład dodatkowo chcemy jeszcze tą zawęzić do plików wektorowych, więc wpisujemy sobie bear plus white plus vector. Klikamy Enter i pokazują nam się białe misie, które są do przerobienia na przykład na kolorowankę, czyli mają jakąś tam wyraźną konturę, którą możemy zostawić, a cały środek, całe wnętrze tego misia usunąć. I tak to tutaj właśnie działa, jeśli chodzi o łączenie różnego rodzaju cech, różnych elementów ze sobą, tak żebyśmy mogli precyzyjnie znaleźć to, co nas po prostu interesuje. I teraz na jakiej podstawie Canva to rozpoznaje? Wystarczy, że sobie weźmiemy przykładowego misia i klikniemy tutaj na te 3 kropeczki. Tutaj jak widzicie autorzy, którzy wrzucają tutaj swoje grafiki, oczywiście tak jak my, publikując na KDP, muszą użyć słów kluczowych, po których te grafiki będą wyszukiwane. I tutaj są właśnie te słowa kluczowe. Jeżeli sobie klikniemy pokaż wszystko, to jak widzicie mamy tutaj wektor, mamy tutaj bear, mamy tutaj white. I na tej podstawie właśnie Canva pokazała nam te oto wyniki. I to jest może fajny przykład na to, jak właściwy dobór słów kluczowych wpływa na po prostu konwersję, tak? Ponieważ gdyby tutaj ten autor użył takiego słowa jak red, czyli na przykład czerwony, tak? Wie, że to słowo jest bardzo często w Canvie wyszukiwane, red bear. Natomiast on ma tego misia białego. Co z tego, że on wrzuci tutaj słowo red? Co z tego, że on się nam pokaże? Jeżeli osoba, która będzie chciała użyć czerwonego misia, to w ogóle na niego nie zwróci uwagi, ponieważ on jest biały. I tak to samo właśnie działa w przypadku Amazona KDP. Jeżeli używamy słów kluczowych, które nie pasują do naszego produktu, to osoba, która będzie wyszukiwała po słowach kluczowych produktu, który jej interesuje i trafi na nasz produkt, to po prostu przejdzie obok niego obojętnie, bo nie tego szukała. I tutaj to jest właśnie kluczowe, co trzeba zrozumieć. mimo tego, że jakieś słowa kluczowe mogą mieć naprawdę wysoki search volume, może to być super nisza, to jeżeli my stworzyliśmy produkt, który pod te słowa kluczowe po prostu nie pasuje, to nie ma sensu tych słów kluczowych używać, ponieważ tracimy po prostu miejsce, w które moglibyśmy zastąpić słowami odpowiadające naszemu produktowi. Dobra. Następny etap jakby zagłębiania się w to wyszukiwanie to jest szukanie już po konkretnym autorze. Jak widzicie tutaj takim szarawym kolorem jest napisana nazwa autora tego pliku, czyli Color Vectors, tak? Możemy sobie wyświetlić więcej jego różnych prac, które tutaj udostępnił na Canvę. I jest to bardzo ciekawa opcja, ponieważ jeżeli jakaś jedna grafika, to jest tak samo jak z okładkami na KDP, jeśli jakaś jedna okładka nas zainteresowała przeglądając daną niszę, to wchodzimy sobie w autora tej okładki i tam widzimy więcej jego produktów, które również powinny po prostu być fajne i nam odpowiadające, jeżeli tamta jedna nam się spodobała. Tak samo tutaj, jeżeli akurat upolowaliśmy sobie taką grafikę, to możemy sprawdzić sobie, co ten autor nam oferuje, jakie ma inne jeszcze grafiki. Ja właśnie na przykład dzięki takiemu wyszukiwaniu bardzo często odnajduję grafiki, które gdzieś tam kiedyś były przeze mnie poszukiwane, natomiast nie mogłem ich znaleźć poprzez takie ręczne wyszukiwanie tutaj w pasku poleceń. Natomiast jeżeli już sobie wejdziemy w autorów różnych grafik, które nam się podobają, to tutaj już mamy spory naprawdę wybór. I bardzo wiele razy natknąłem się na to, że wchodząc w jakiegoś autora danych grafik, tutaj znajdywałem rzeczy, których normalnie nie byłbym w stanie znaleźć poprzez wyszukiwarkę. I to jest właśnie to fajne, że możemy się tutaj mocno zagłębiać. I okej, i to jest jakby drugi etap, tak? Natomiast tutaj znów możemy to zawęzić, czyli mamy już tutaj, jak widzicie, brand, tak? Mamy jakiś brand, mamy jakiegoś autora, to jest jego oznaczenie. I teraz jeżeli w portfolio tego autora chcielibyśmy wyszukać tylko i wyłącznie na przykład gwiazdę, tak? Czyli wpisujemy sobie plus i star. Klikamy Enter i nam pokazują się właśnie tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale pokazują nam się gwiazdy autorstwa właśnie tego autora. Co jeszcze możemy zrobić, to już następny jakby etap zawężania. Możemy sobie przejść tutaj w opcję i zaznaczyć tylko kolor, który nas interesuje tej gwiazdy, czyli na przykład kolor niebieski. Klikamy zastosuj filtry i jak widzicie mamy tutaj tylko gwiazdy w kolorze niebieskim. Może nie same gwiazdy we wszystkich przypadkach w kolorze niebieskim, natomiast powiązane są one z niebieskim kolorem. O, tak to należy przeczytać. Ok, i to jest jakby pierwszy trik, pierwszy tip, który chciałem Wam pokazać. Ok, kolejna sprawa to jest ustawienie elementów w jednakowej odległości od siebie. Czy to robimy horyzontalnie, czy to robimy wertykularnie, tak? To tutaj w niektórych przypadkach, wydając na KDP na przykład okładkę jakąś, zależy nam na tym, aby poszczególne elementy trzymały tą odległość między sobą i żeby ta odległość się nie zmieniała. Jak to zrobić? Znowu jesteśmy w Canwie, wybierzmy sobie jakiś szablon, jakikolwiek. Powiedzmy coś takiego, usuniemy sobie ten napis, mamy tutaj jakieś dwa elementy w postaci koła i okręgu z jakimiś tutaj falami. One są, jak widzicie, pogrupowane, zgrupowane ze sobą, więc teraz należy je rozgrupować, żeby je można było osobno tutaj przemieszczać. Możemy sobie je troszkę zmniejszyć, możemy sobie je zduplikować i co teraz? Chcemy na przykład, aby te elementy były od siebie oddalone w tych samych odległościach właśnie poziomo, tak? Czyli co robimy? Może ja je tutaj troszkę bardziej jakby przybliżę, żeby raz tak, dobra. Co robimy teraz? Wystarczy, że sobie je wszystkie zaznaczymy albo zgrupujemy, wtedy my możemy tylko kliknąć, to się zaznaczą nam wszystkie. Klikamy sobie tutaj po prawej stronie pozycja i teraz rozmieść równo, nam zależy tutaj, żeby to było rozmieszczone równo w poziomie, klikamy w poziomie i jak widzicie teraz możemy być pewni, że odległości pomiędzy tymi elementami są identyczne. Jak to się ma, jeżeli chodzi o rozmieszczenie właśnie w pionie, dosłownie tak samo, zmniejszmy to sobie jeszcze troszkę. Dobra, mamy to, teraz wystarczy sobie to zaznaczyć, pozycja, uporządkuj, rozmieść równo w pionie i teraz widzimy, że te odległości są tutaj zachowane, one są wszędzie takie same i możemy być co do tego w 100% przekonani. Kolejną rzeczą jest kopiowanie i wklejanie pomiędzy projektami w Canvie, czyli w obrębie programu możemy zapożyczać jakby elementy z jednego projektu i skopiować je 1 do 1 do projektu numer 2. Jak to się odbywa, czy o tym wiedzieliście? Zobaczmy sobie na przykładzie. Ok, jesteśmy już w Canvie, wybierzmy sobie jakiś tutaj szablon, niech to będzie ten. Ok, teraz otworzymy sobie drugą Canwę. Wybierzmy sobie jakiś inny szablon, na przykład ten. OK, i załóżmy, że interesuje nas ta żarówka. Wystarczy, że oczywiście sobie ją skopiujemy, czyli prawym skopiuj albo Ctrl+C. Przechodzimy sobie do drugiego projektu i tutaj ją wklejamy 1 do 1. Tak jak ona wyglądała tam, tak wygląda tutaj. Tak, czyli kiedy to nam się przydaje podczas tworzenia na KDP? Mi się to bardzo często przydaje wtedy, kiedy zrobiłem już jakiś szablon wnętrza swojego produktu, czyli na przykład zrobiłem jakąś ramkę ciekawą dookoła, zrobiłem jakieś ciekawe tutaj grafiki dookoła i ten szablon jakby chciałbym powielić w kolejnym projekcie. Wobec tego nie muszę tego projektu otwierać i usuwać z niego poszczególnych rzeczy. Mogę sobie te dane, które mnie interesują z projektu, te elementy, te grafiki, te czcionki po prostu skopiować i wkleić do nowego projektu i uzupełnić danymi, które chcę w nim zawrzeć, tak? Czyli nie musimy tutaj robić nic od samego początku, wystarczy, że otworzymy sobie projekt już zapisany, czyli tutaj wpisujemy sobie nazwę projektu, na przykład projekt numer 1 i on się pod tą nazwą nam zapisze. Następnie chcemy utworzyć sobie podobny projekt, ale z inną treścią, natomiast zachować sobie tutaj te na przykład 2 elementy, no to wtedy sobie z tego projektu te elementy kopiujemy, czy możemy je nawet pogrupować, skopiować je razem i wkleić do nowego projektu, one będą w tym samym miejscu. Jak już powiedzieliśmy ramki, to tak, kolejnym tipem są właśnie ramki, ale nie takie ramki, które umieszczamy gdzieś wokół naszego projektu, ale ramki, w których możemy umieścić na przykład jakieś zdjęcia. Jak to działa, już Wam pokazuję. Jesteśmy w Canwie i teraz klikamy sobie elementy, przechodzimy niżej i szukamy czegoś takiego właśnie jak ramki. Klikamy sobie wyświetl wszystko i to tutaj mamy mnóstwo różnych przykładów ramek, w których możemy umieszczać dowolnego rodzaju grafiki. Na przykład jakieś zdjęcia, tak? Czyli mamy coś takiego jak tutaj laptop, jak widzicie. Tutaj w środku to jest wypełnienie takie standardowe we wszystkich ramkach. Teraz gdybyśmy chcieli sobie coś tam innego wrzucić, to wystarczy na przykład wejść sobie w zdjęcia, przesunąć sobie taki obraz do ramki i możemy sobie ten obraz oczywiście jeszcze dostosować, klikając na niego dwukrotnie i przesuwać go do momentu, w którym będzie nam pasowało, w którym będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Czyli to jest coś takiego fajnego. Ja to bardzo często wykorzystuję w promocjach, na przykład gdzieś na Pinterest czy na Facebooku swojego autora. Co jeszcze tutaj mogę Wam pokazać? Tutaj były takie fajne litery, letters, ramki letters, tak? Mamy na przykład literkę P i to możemy zrobić dokładnie to samo, co z tą poprzednią. Czyli mamy jakieś zdjęcie, klikamy sobie 2 razy, możemy sobie to zdjęcie po prostu ustawić tak, jak nam się podoba. Ono jest akurat tutaj małe, więc tego nie zrobimy. Natomiast takie już możemy sobie tutaj przesunąć delikatnie, tak, lub po prostu powiększyć jakiś element, na nim się skupić. O, i w ten sposób możemy również się bawić. Jak już jesteśmy przy tych ramkach, to pokażę Wam jeszcze ciekawy sposób, bo nie wiem, czy wiecie, ale możemy w nich również umieszczać wideo. Czyli na przykład sobie wchodzimy w taką ramkę, wybierzmy sobie jakiś komputer czy telefon. Weźmy sobie telefon, na przykład, o, to będzie dobry przykład, ponieważ na telefonie oglądamy pionowo filmy i oglądamy też filmy w poziomie, tak? Czyli mamy coś takiego, że telefon nam sam się obraca w momencie, kiedy obrócimy go do takiej postaci, to film również w tym telefonie reaguje na ten obrót, tak, i mamy go wtedy w pozycji takiej poziomej. Natomiast tutaj, jakbyśmy chcieli sobie teraz wgrać tutaj jakieś wideo do środka, klikamy sobie wideo i na przykład jakieś przykładowe wideo wrzucamy sobie do tego telefonu i jak widzicie, ono się odtwarza w tej pozycji, natomiast jak wrzucimy sobie tutaj, to ono będzie w tej samej pozycji odtwarzane co tutaj, tak? Czyli nie zostało obrócone. Jak to zrobić? Też bardzo prosty sposób, wystarczy, że sobie to wideo teraz usuniemy, wrzucimy je sobie tutaj, obrócimy je o 90 stopni, tak, czyli tak jak jest obrócony telefon, obracamy 90 stopni i teraz zaznaczamy i wklejamy je tutaj. Mamy już to wideo właśnie w ten sposób. Ono oczywiście jest troszkę odwrotnie, ponieważ OK. I wideo w tym momencie jest tak samo wyświetlane jak położenie telefonu. Czyli nie wrzucamy od razu właśnie w ramkę, tylko najpierw wrzucamy sobie wideo, robimy z nim co chcemy, czyli obracamy w dowolnym kierunku i dopiero wtedy wrzucamy je w ramkę. I chyba ostatni trik na dzisiaj to jest powrót do backupu. Oczywiście nikomu z Was nie życzę tego, żebyście kiedykolwiek musieli to robić, ponieważ wiem, że to może spowodować, że będziecie sobie włosy z głowy wyrywać. Nieraz miałem tak, że pracowałem nad jakimś projektem kupę godzin, następnie coś się wysypało, Canva się wysypała, projekt się nie zapisał, to znaczy zapisał się w formie bardzo pierwotnej i musiałem go tworzyć od nowa. Kiedy dowiedziałem się o czymś takim jak właśnie powrót do backupu, to już się tym nie martwię, ponieważ w każdym momencie możemy sobie projekt przywrócić, może nie do końca w takiej formie, w jakim on został gdzieś tam przypadkowo zamknięty, natomiast na pewno będzie mu bliżej do tego projektu, który ma wyglądać finalnie, aniżeli do tego, kiedy zaczynaliśmy. Dobra, jak coś takiego przywrócić? Zobaczcie, jesteśmy w Canvie i to jest chyba tylko opcja w Canvie Pro niestety, natomiast pokażę Wam, ponieważ wiem, że wiele z Was również takiej formy Canvy używa. Mamy ten nasz jakiś projekt, który tutaj sobie tworzyliśmy, tak? I teraz okazuje się, że coś się wysypało, chcemy powrócić do pierwotnej wersji albo chcemy sobie otworzyć ten projekt w jak najbardziej aktualnej wersji, tak? Czyli mamy coś takiego jak plik i historia wersji. To jest opcja dodana dosłownie niedawno, jeszcze jest w fazie beta, w takiej fazie testowej, ale już świetnie działa. I tutaj po lewej stronie, jak widzicie, mamy aktualna wersja, 40 minut temu, automatyczne zapisywanie odbyło się 18 minut temu, 28 minut temu i 40 minut temu. Także tutaj co 10 minut mamy to automatyczne zapisywanie projektu, więc możemy się tym posiłkować, gdy sobie klikniemy właśnie wersję, która nas interesuje, klikamy przywróć tę wersję i mamy projekt, który był zapisany 40 minut temu. Także to na pewno czasami może uratować tyłek, może uratować kupę naszego czasu, który poświęciliśmy na tworzenie jakiegoś wnętrza czy okładki. Dlatego zachęcam do skorzystania z Canvy Pro. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link macie również pod tym filmem. Tam macie też linki promocyjne do Creative Fabrica. Przypominam, Canva Pro oferuje naprawdę dużo większe możliwości niż ta wersja podstawowa i wiele osób to przyznaje, jeżeli jak tylko właśnie sobie tą wersję podstawową do Pro rozszerzą. Jest tutaj dużo więcej możliwości wyróżnienia się na Amazonie ze swoimi projektami. Możemy zmieniać sobie rozmiary plików, czyli jeżeli stworzymy sobie okładkę na przykład 6:9, to zmienić ją na 8,5:11, to nie jest żaden problem, po prostu wybieramy tutaj 8,5:11, otwiera nam się nowa karta i mamy ten projekt zmieniony, dostosowany do wymiarów nowego pliku, także to jest świetne. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tak jak mówię, pod spodem macie link. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego materiału, w którym opowiadałem również o różnych ciekawych funkcjach Canvy, których być może nie znaliście. To by było tyle chyba. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyciągnęliście coś z tego filmu dla siebie i że wdrożycie to po prostu podczas projektowania Waszych okładek i wnętrz na Amazon KDP. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał i subskrybujcie kanał po więcej takich treści. Dajcie również znać w komentarzu, czy wiedzieliście, że takie opcje właśnie w Canvie istnieją. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, na razie, cześć!